Teraz ważna kwestia, czyli archiwalka. Skąd je wziąć? Chcecie robić film historyczny, więc musicie mieć zdjęcia, filmy nawiązujące do tematyki, którą będziecie podejmować. Jak to zrobić? No jeśli macie świadka historii, to sprawa jest prosta, bo on tymi zdjęciami może dysponować, tylko wtedy musicie mieć oczywiście zgodę na nieodpłatne użyczenie ich na potrzeby waszego filmu. Tutaj konkretna zgoda podpisana przez takiego świadka historii załatwia sprawę. Inna rzecz, możecie znaleźć jakieś zdjęcia w internecie, ale oczywiście nie możecie wykorzystać każde, każdego zdjęcia, jakie znajdziecie w internecie. To jest rzecz oczywista. Istnieje coś takiego, jak prawa autorskie i prawa pokrewne, więc musicie znaleźć takie zdjęcia, do których będziecie mieli prawo wykorzystania. Oczywiście, jeśli znajdziecie jakieś inne zdjęcia, które będą Wam pasowały do tematyki, to możecie je użyć, jeśli skontaktujecie się z osobą, która jest dysponentem praw. Nie wiem, jakimś muzeum, na przykład, czy jakimś prywatnym kolekcjonerem pocztówek, no kimkolwiek, kto akurat będzie dysponował danym zdjęciem, danym filmem, i on znowu wyrazi zgodę na ich użytkowanie nieodpłatne. Na piśmie, tak samo jak ten świadek historii. No ale są też zdjęcia, które są dostępne w domenie publicznej, które możecie użyć w swoim filmie i de facto nie pytać nikogo o zgodę. Jest kilka takich stron, pokażę 3-4, które będą Wam pomocne w tworzeniu filmów. No, pierwsza, taka najpopularniejsza, e, która będzie zbierała e, właśnie archiwalia na wolnej licencji to Polona. To jest taki zbiór właśnie bibliotek, który przeznacza między innymi oczywiście zdjęcia do użytku w ramach wolnej licencji, w ramach w tym przypadku domeny publicznej. Ok. Więc klikamy, jesteśmy na stronie właśnie Polony i mamy tutaj jakieś przykładowe zdjęcia. Powiedzmy, że interesują nas interesuje nas chorzów. Przyjmijmy chorzów, wpisujemy sobie chorzów. Klikamy, czekamy aż wyświetlą się wyniki dla tego miasta. Mamy wyniki. Oczywiście te wyniki nie zawsze są odpowiednie. Tutaj mamy plan będzina, tygodnik urzędowy. Akurat takie zdjęcia związane są, czy takie yy, są związane z, z chorzowem. Mamy tutaj z boku że możemy sobie wybrać na przykład fotografie. Zobaczmy, jakie fotografie z są związane akurat w tej bazie. Czekamy cóż się nam wyświetli. No mamy tutaj zdjęcia jakichś mieszkańców Chorzowa, pary ślązaków. Klikamy. Co ważne, zobaczcie, mamy tutaj w tym rogu public domain, czyli tu macie, niżej domena publiczna, wolno z wielokrotnia zmieniać, rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystać utwór, należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych twórcy, czyli trzeba pamiętać, że ktoś to zdjęcie kiedyś zrobił, ale e, pamiętamy też, że możemy je użyć. Właściwie bez pytania, nawet w celach komercyjnych, mamy tutaj oto to zdjęcie, co robimy? Pobierz, pobieramy ten skan, pobieramy i mamy już to zdjęcie na dysku, możemy je wykorzystywać w swoim filmie. Oczywiście tych zdjęć może być więcej, wyszukujemy i jakby nasza wyobraźnia jest tylko i wyłącznie ograniczeniem, jeśli chodzi akurat o tę stronę. Kolejna strona, taka bardzo popularna, to Narodowe Archiwum Cyfrowe. Czyli NAC, zbiory NAC Online, klikamy. No i mamy tutaj. Zdjęcia, które są dostępne w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Powiedzmy znowu, co tym razem może nas interesować, ale ich będą powstania śląskie. Skoro jesteśmy w Muzeum powstania Śląskich, to powstania śląskie na pewno będą nas interesowały. Klikamy, wpisujemy powstanie śląskie. No i zobaczmy, mamy 323 rekordy związane z powstaniami śląskimi. Mamy tutaj postacie, mamy tutaj na przykład zbiorową fotografię z trzeciego powstania śląskiego. Widzimy tutaj oto to zdjęcie. Otwieramy je sobie w nowym oknie. No i mamy znowu zdjęcie odpowiedniej rozdzielczości, odpowiedniej jakości, możemy spokojnie z niego korzystać, bo również jest to zdjęcie dostępne w domenie publicznej. No i tak samo, pobieramy, korzystamy, robimy z nim co chcemy. Jeszcze prostsza sprawa, sprawa, pamiętamy, że są takie narzędzia, na pewno wiecie, na pewno znacie Wikipedię, bo to jest pewnie główne źródło wiedzy Waszej, jeśli chodzi o e, lekcje czy w ogóle życie. Jest również strona dotycząca archiwaliów, Wikicommons. Klikamy. Tutaj też zazwyczaj znajdziemy jakieś materiały na wolnej licencji. Możemy je tutaj sobie wypatrzeć. Jest wiele tego typu stron, szukaj w archiwach. Wystarczy, że wpiszecie sobie w wyszukiwarkę fotografie archiwalia na wolnej licencji i będziecie mogli więcej tego typu stron odwiedzić. Są też strony anglojęzyczne na przykład strona Internet Archiw możecie ją korzystać, bo ona też pokazuje jak zarchiwizowane są strony WWW, czyli jak dawniej w Wayback Machine, jak dawniej wyglądały dane strony internetowe, ale są tu też opcje na przykład filmów czy zdjęć. Kliknijmy sobie zdjęcia. Tylko tu już musicie uważać, bo nie wszystkie zdjęcia są w domenie publicznym. musicie sprawdzać, każdorazowo czy one faktycznie są one do kogoś należy. I możecie spośród tych zdjęć jeśli jest pewność od domena publiczna wykorzystać spośród tych filmów również, również te filmy i zdjęcia, które są właśnie już sprzed 100 czy więcej lat. Pamiętajcie też, żeby zawsze na te prawa autorskie uważać. Tak samo jeśli chodzi o muzykę, której użyjecie, są paczki muzyk, które można Cię używać bezpłatnie. Są one na różnych stronach, w, na YouTube, są również dostępne do, w poszczególnych programach do projektów muzyki, które możecie sobie używać. Pamiętajcie, prawa autorskie są ważne i zawsze może być problem. Jeśli jesteście osobami pełnoletnimi, no to odpowiadacie Wy, ale jeśli jesteście niepełnoletnimi, to odpowiadają wasi rodzice.